Dwójkę, kochani, witam się z wami kolejnego dnia. Pogoda taka sobie, jak widzicie. Jadę do Wiednia. Jadę się spotkać z moimi rodzicami. Później jedziemy razem do siostry. Może mi się uda coś tam ponagrywać. No i przy okazji tego, że mój tata jest w Wiedniu, no to go troszkę tak wykorzystam. Ja mam okulary ubrane, bo często ustawiam oczy właśnie, jak jest taka pogoda, taka szaruwa, to coś mam z oczami, nie wiem, wtedy mi często łzy lecą. Dlatego mimo tej pogody mam okulary. Znalazłam, wiecie, na tym, na Willhaben, no to jest taka strona, coś chyba jak OLX w Polsce. Znalazłam takie dwa używane biureczka, ale w fajnym stanie, z szufladami, które mogą mi się przydać właśnie jako stolik do paznokci, bo ja sobie zamówiłam w sumie nowy stolik, ale muszę na niego czekać jeszcze kolejny tydzień i kosztuje dużo więcej niż te używane, które z tego, co tam widać i na zdjęciach, no to są bardzo fajnie utrzymane i na dzień dzisiejszy wystarczają mi w zupełności, więc jadę dzisiaj tam z tatą zobaczyć te stoliki. Jeden na pewno wezmę, bo wiecie co, tak się zastanawiam, czy nie kupić sobie obydwóch stoliczków i jeden zostawię może u siostry, a drugi sobie bym tutaj zamontowała w domu, bo w tej chwili będę potrzebowała modele na paznokcie i moja siostra mieszka na takim bardzo, bardzo wielkim osiedlu i może tam byłoby mi miałabym możliwość szybciej sobie znaleźć właśnie modele na te pierwsze tygodnie, więc lecę na pociąg. Widzimy się później. Hejka, kochani, sąsiedzi się nam wyprowadzają, ci z góry. O, właśnie się przeciłam, bo byłam w piwnicy, nosiłam karton z tapetami, ale to dla nas, nie dla nich. Sąsiedzi nam się wyprowadzają, ci z góry, którzy tak imprezowali zawsze głośno. Głośno są na klatce, nie wiem czy słyszycie. Dudnili. Ostatnio to już tak głośno było, już było po północy, że zaczęłam im tym kijem odmiotu stukać w sufit. To na złość zaczęli tupać nogami, ale po chwili przestali. No już później do rana był spokój. Jeszcze nie wiedzieliśmy, że się wyprowadzają. Zresztą nikt chyba nie wiedział, bo zresztą kto miał wiedzieć, tutaj i tak się nikt z nikim nie komunikuje, chyba nie kumpluje, oprócz tej pani doktor i tam jeszcze sąsiadów z ostatniej klatki, bo tak to tutaj jest taka obca planeta. No w każdym razie ci się wyprowadzają. No teraz pytanie, kto tam się wprowadzi, bo jak się wprowadzi jakaś rodzina z małymi dziećmi, to nie wiem, co jest gorsze, bo to nie zrozumieli źle. Nie chodzi mi o rodziny z małymi dziećmi, tylko przez to, że te ściany są tak cienkie, naprawdę słychać kroki. Kroki, zwykłe kroki, a wiecie, jak dzieciaki biegają, tuptają, piłkami rzucają, to ja wtedy oszaleję i wtedy już naprawdę się będę musiała wyprowadzić, bo nie wytrzymam tego. Tutaj nawet nie bezpośrednio nad nami, tylko na pierwszym piętrze przylegające mieszkanie tam z drugiej strony. No, znaczy mieszkanie. No tam jest właśnie ta rodzina, ta od tych z pieskami, co mamy z nimi zadziorę, z tym pieskiem takim, co sikał nam pod oknami. I tam właśnie mają dwoje małych dzieci, to słychać od rana. Ja już wiem, kiedy te dzieci wstają i słychać tupanie i ganianie się i krzyki w ogóle. Wiecie, to jeżeli macie za sąsiadów właśnie dzieci, rodziny z małymi dziećmi, a wy już nie macie małych dzieci, to wiecie, że to może wkurzać. No, Grzesiek mówi, że się stajemy starymi z rzędami, bo nam przeszkadza tak dużo rzeczy, które nam wcześniej może nie przeszkadzały. Ale to może właśnie przez to, że są te cienkie ściany, bo takie cienkie ściany ja nigdy nie miałam i teraz mi naprawdę dużo rzeczy przeszkadza. Co wam chciałam, słuchajcie, opowiedzieć, bo widzę, że niektórzy tam mnie zapytują, że się martwicie trochę, o co to chodzi z tym. Nie idę do więzienia, to od razu wam mówię, nie idę do więzienia, ale na razie nie nagrywałam nic więcej, bo jeszcze się sprawa nie rozwiązała. Nie wiem, jaką karę finansową przyjdzie mi za to zapłacić, ale wam powiem, o co chodzi. Więc sytuacja jest taka, że od kiedy mieliśmy pensjonat, wtedy ileś lat temu, no wiecie, ja się zajmowałam robieniem właśnie ulotek, filmików, w ogóle wszystkiego, co związane z grafiką. Projektowałam sobie sama szyldy, te reklamowe takie, albo na ścianę montowane, no wszystko ja sobie robiłam w komputerze sama. I dawaliśmy tylko do drukarni, zlecaliśmy produkcję tego. I
Od zawsze miałam założone konto, albo kiedyś była, to się nazywało Fotolia, później zmieniło nazwę, chyba ta strona, i jeszcze jest jedna strona, na której ja zawsze sobie kupowałam potrzebne grafiki, potrzebne zdjęcia, i bo na przykład też projektowałam takie pocztówki, jak przyjeżdżali do nas goście tam wtedy do pensjonatu, to w każdym pokoju zawsze mieli jakieś takie gratisowe pocztówki, w którym były zdjęcia na przykład takich kluczowych punktów do zwiedzania, takich ładnych miejsc w Wiedniu, a gdzieś tam w kąciku jeszcze było nasze logo pensjonatu z nazwą. Takie, wiecie, sobie sama zaprojektowałam. Bardzo ładne te pocztówki były. Dlatego nigdy nie ryzykowałam jakichś lewych zdjęć, tylko kupowałam i tego byłam nauczona. No i tak na okrętkę, no to czekajcie, no to Wam teraz powiem, że właśnie ta kara dotyczy zdjęć. Zdjęć, które wykorzystałam. A jak w ogóle do tego doszło, no to wiadomo, moja głupota, bo tak jak mówię, już miałam doświadczenie, że zawsze należy kupować, że są prawa, że są zdjęcia na licencjach i tak dalej. I no nie bawiłam się w takie coś. I dosyć dużo tych zdjęć, naprawdę już dużo pieniędzy wydałam kupując różne zdjęcia, no bo później były zdjęcia do lodziarni, na wizytówki, na ulotki, no bardzo dużo tego miałam. I nie wiem, co mnie, słuchajcie, tak jakoś, nie wiem, coś mi odbiło, to już było 2 lata temu. Robiłam, projektowałam ulotki, oczywiście tam miałam też, wykorzystywałam grafiki, które już miałam kupione, ale mi brakowało zdjęcia zwykłego hot doga, bo chciałam pokazać na ulotce, zaznaczyć, że przez zimę będziemy też sprzedawać hot dogi i tosta. A miałam już wykupione, bo to wykupione już, wykorzystane wszystkie punkty, które miałam zakupione na tej stronie, gdzie się wykupuje zdjęcia, bo to nie kupuje się je za gotówkę, tylko wykupujesz na przykład pakiet 10 punktów, 20 punktów, ale to Cię kosztuje na przykład 90 euro. Już później te pakiety, właśnie najmniejszy pakiet był za 90 euro, akurat na tych stronach, gdzie ja kupowałam i tam miałam te konta pozakładane. Więc myślę sobie, kurde, ja potrzebuję 2 tylko takie malutkie zdjęcia, żeby na ulotkę włożyć i 90 euro muszę kupić, ileś tam punktów, już nie pamiętam ile było i dużo by mi zostało tych punktów niewykorzystanych, a nie miałam w planach najbliższych robienia nowych jakichś tam projektów. I szkoda mi było wydawać takich pieniędzy, no więc wpisałam sobie w Google, tam free photos, coś tam takiego, nie? I jako pierwsze właśnie mi się wyświetlił ten. I gdzież ja bym, słuchajcie, wpadła na to, że no jakiś głupi hot dog, czy toast sprawi mi takich problemów. Sprawi mi takie problemy. Bo to były zdjęcia, które później jak zobaczyłam na komputerze, jakie teraz właśnie sprawdzałam, to się okazało, że tam był jakiś tam tylko numerek, albo nie było nic znaczącego, że kto jest właścicielem tego zdjęcia, właśnie jakie są, kto ma prawa autorskie do tego i że na przykład nie można tego dalej wykorzystywać. Po prostu gdzieś tak znalazłam te zdjęcia, nie były niczemu przypisane. I słuchajcie, minęły 2 lata i ja tych zdjęć przecież dalej, powiem Wam tak, że gdybym nie zrobiła tego błędu, że ja, bo ja je wykorzystałam do ulotek, tak, ale ja tą ulotkę również wrzuciłam na Facebooka. I właśnie przez to te zdjęcia zostały znalezione w całej ulotce. Słuchajcie, one były takie, może one miały ten hot dog i ten toast, może miały tak 1,5 cm wielkości. Takie zdjęcia maleńkie, bo to był jeden z wielu rzeczy, które tam mieliśmy podawać, nie? W ciągu zimy. I słuchajcie, minęły te 2 lata i ile to, ile? 1,5 tygodnia temu dostaję najpierw maila, nie? Dostaję maila i tam screeny właśnie, gdzie te zdjęcia zostały wykorzystane i paragrafy, że prawnik jakiś z Niemiec, nie? Który jest tak jakby przedstawicielem tego fotografa, który się właśnie upomina o te prawa autorskie i słuchajcie, to było chyba z 6 stron A4 cały taki plik i jak ja to przeczytałam, ja dostałam prawie agonii. Ja tak zaczęłam się trząść, ja tak zaczęłam szlochać, ja nie wiedziałam, co ja mam zrobić, bo po tych, wiecie, wszystkich sytuacjach, które nas teraz
no ciężko było przez te 2 lata, nie? I ten biznes, i te wszystkie rzeczy, które się inwestowało, to się, no kurwa, się nie zwracały przez tą całą zasraną koronę, później to, w ogóle to wszystko, co się dzieje. A tu mi dopieprzyli, wiecie ile? Najniższa kara, jaką tam była napisana, 7 tysięcy euro. Za 2 takie małe zdjęcia. 7 tysięcy euro. Jak ja to przeczytałam? Słuchajcie, ja już nie wiedziałam, co ja mam zrobić, gdzie ja mam zadzwonić, z kim ja mam gadać, co ja mam z tym zrobić. Tak mnie to przeraziło. Dzwonię do koleżanki, bo my mamy założony Rechtsschutz. To znaczy, jeżeli coś się dzieje, chodzi o te tematy firmowe, tutaj nie mamy Rechtsschutz, to znaczy taką jakby opiekę prawną. Ale to też nie jest we wszystkich, to nie rozwiązuje nam wszystkich problemów, bo przy okazji jak mieliśmy tam właśnie takiego oszusta w pensjonacie, który nie zapłacił za tydzień pobytu, to w ogóle nie namierzyli, nie znaleźli, nie zwrócili nam pieniędzy i jeszcze raz jakąś tam, aha, mieliśmy ten z tym właścicielem właśnie tego pensjonatu, dlatego też zrezygnowaliśmy, bo on był bardzo taki ciężki. No, nieważne, to kiedyś dojdziemy do tego tematu, opowiemy to wszystko, co się tam działo. I wtedy nam ten Rechtsschutz nic nie pomógł. Aha, i jeszcze była trzecia sytuacja, gdzie były uszkodzenia w pensjonacie. No, nieważne. W tych sytuacjach w ogóle się nam to nie przydało, więc ja tutaj też nie miałam gwarancji, że cokolwiek uzyskam z tej pomocy. No, dzwonię do tej koleżanki, ja mówię, słuchaj, jest taka sytuacja, ja nie wiem, ja ci wysyłam tego maila, zobacz, nie? Ona też patrzy, mówi, kurczę, no... Ona się na tym nie zna, musi temu przesłać do ich prawników, nie? Do któregoś z prawników. I ona mówi, nie martw się, to nie będzie tak źle. To jest e-mail tylko, może oni nie przyślą listownie tego, może to jakoś olać albo coś, no. No i tak, no i później było to spotkanie z prawnikiem, o którym Wam mówiłam, nie? Poszliśmy na to spotkanie. Czekajcie, może sobie trochę odetchnę, to Wam pokażę moje rzeczy do paznokci, które zamówiłam i zaraz Wam opowiem dalej, dobra? Żebym sobie to zresetowała głowę i żeby Wam się nie nudziło, że coraz mówię na jeden temat. Poczekajcie, pokażę Wam, co tutaj się dzieje w pokoju. Poprzesuwałam sobie meble na tą jedną ścianę. Tutaj dałam teraz fotel, tam jeszcze na razie jest lustro, to lustro będę musiała sobie powiesić. Bo to wszystko było z tej strony, ten mebel był z tej strony, tutaj mam powieszone prześcieradło, mi się suszy. I tutaj sobie wygospodarowałam kącik, gdzie będę miała to swoje takie mini studyjko. Paznokci, już z właścicielem rozmawiałam, tymczasowo się zgodził, żebym rozwinęła sobie biznes, a później ewentualnie, jeżeli to mi się fajnie rozkręci, to wtedy może poszukam jakiegoś niedrogiego lokalu, ale to jest... Na pewno nie w kolejnym półroczu. Dobra, więc tak to będzie wyglądać. Tutaj mam już część biurka. Tutaj są nogi, blat. Grzegorz dzisiaj przywiezie, bo blat jeszcze został w lodziarni. I tu już mi się zbierają produkty. Tam mamy żele, hybrydy, tipsy. Tutaj mam no, wszystkie dodatki, które są potrzebne. Właściwie już chyba wszystko mam. Tutaj mam do manikiru japońskiego, chociaż miałam też nowy sprzed 2 lat i nie wiem gdzie, nie mogę go znaleźć. Już kupiłam tipsy, oczywiście szablony też mam, pochłaniacz na biurko, tutaj mam tą frezarkę, tam mam do parafiny. Tutaj dostałam właśnie, znaczy dostałam, mówiłam sobie rzeczy z Indigo. Ale z Indigo tym razem hybryd nie zamawiałam, tylko inne produkty i bardzo fajne mają takie krótkie szablony do budowy paznokcia. Jeszcze takich nie widziałam żadnej firmy i na pewno są wystarczające, mi się wydaje, że tak do dwóch centymetrów, no nie, może 1,5 centymetra długości przedłużenia na paznokciach wystarczą. Także to mam, no tak w detalach Wam nie będę pokazywać, bo Was to nudzi, chyba że któraś z Was robi paznokcie, to jeżeli będziecie miały ochotę, to potem poopowiadam Wam w szczegółach, co sobie kupiłam. Tutaj mam żele budujące, jeszcze muszę sobie kupić różowy, bo mam tylko przezroczysty. A jakie mam, gdzie ja tutaj mam ten, a właśnie, no, szukam tego. A to było moje zaskoczenie, bo oglądałam filmiki na YouTube i już sobie ponumerowałam
i nieznana mi zupełnie marka, Wasco, była bardzo polecana. To Wam wspominałam, że znalazłam sobie taką markę, o której dużo oglądałam się w internecie. Ma bardzo dobre krycie, niektóre nawet kolory wystarczy tylko raz. Ta dziewczyna Kuolo, lubię jej kanał. Niedawno właśnie odkryłam i ona robi fajne filmiki, fajne recenzje robi, bardzo szczegółowe. No i właśnie ona też robiła testy tych lakierów, a wyszłam na stronę, okazało się, że one w tej chwili mają też bardzo duże promocje, no to jak mogłam nie skorzystać, będę u siebie próbować, a tutaj już zaczęłam sobie robić wzornik, ale jeszcze nie ma tego dużo, muszę sobie to dokończyć. No, tutaj mam na razie moje hybrydki. A tutaj mam dopiero kilka żeli. Żele muszę kupić, bo kiedyś miałam ich bardzo dużo, ale wszystkie wysprzedałam, więc na razie mam tylko tyle. 40 hybryd, no i 67. Kilka żeli. No a tak wyglądają moje paznokcie, które zrobiła mi dziewczyna za 30 euro tydzień temu. Już zaczęły mi się oskubywać, a w sumie te pierwsze, które ja sobie sama zrobiłam, to mi się trzymały 3 tygodnie. Także mam chyba lepsze produkty od niej. No i tak, także tak to, kochanie, na razie wygląda. Biureczko, kupiłam dwa takie biurka, identyczne. Tutaj właśnie jeszcze, dzisiaj nawet nie umyte jest. Kupiłam na Willhaben, czyli na tej stronie takie z używanymi rzeczami. Były dwa biurka. Takie same i właśnie jedno biurko mam tutaj, a drugie takie biurko wywieźliśmy z rodzicami do mojej siostry, bo przez pierwsze 3 tygodnie tam sobie poszukam jakieś modelek na paznokcie, bo ona mieszka na takim bardzo dużym osiedlu i podejrzewam, że mi będzie łatwiej sobie przypomnieć to, czego się nauczyłam kilka lat temu. Ja nie chcę sobie tutaj zrazić klientek, boję się trochę tak na pierwszy rzut, a tam na pewno... A dużo Wam mówiłam, jak najwyżej coś na początku mi się nie za bardzo uda, to no to przynajmniej więcej się u mnie nie pojawią. Nie, no żartuję, dziewczyny, co ty, żartuję, nie brałabym się za paznokcie, gdybym była taką, gdybym nie była pewna tego, co robię. Robiłam szkoły tu w Polsce i tu dam radę. Tylko takie jaja robię. No ale tam, tak jak mówię, łatwiej będzie mi znaleźć w krótkim czasie więcej modelek, bo nam bardzo dużo się. Tam jest blok na bloku, blokiem pociska i mają na zewnątrz te skrzynki listowe. Nie muszę wchodzić do bloku, bo to w tych nowych blokach teraz trzeba mieć taki specjalny kluczyk i nie dostanę się, nie mogę tam ulotek powrzucać, a oni na osiedlu tak. Tutaj przeszłyśmy nawet kilka bloków, wrzuciłam kilka ulotek i żałowałam, że tylko tak sobie nieśmiało wydrukowałam troszeczkę, kilkadziesiąt, powiedzmy 30, ale to muszę tam więcej ich wydrukować. Bo sprawa jest taka, że w niektórych blokach tych dużych część mieszkań jeszcze nie jest zamieszkanych, a na skrzynkach nie pisze, które są te mieszkania, więc tak w ślepo wrzucam, ile się z tego klientek pojawi, to nie wiem. Od 10 października dopiero będę mogła zacząć robić z paznokciami, bo wcześniej nie mam czasu tego zorganizować. No, no to teraz słuchajcie, wracam do tematu i poszliśmy z Grzesiem do prawnika. I on powiedział tak, że niestety w dzisiejszych czasach to są już wielkie firmy, można powiedzieć, które się zajmują wykorzystywaniem ludzi w ten sposób. I nasza sprawa wygląda tak. Okazało się, że ja na pewno jestem jedną, już pewno setek osób, w cudzysłowie można powiedzieć głupich ofiar akurat tej firmy, tego fotografa, można powiedzieć tak. Oni działają już na rynku niemieckim od lat. Później przyszłam do domu, znalazłam filmik o nich z 2009 roku. Nawet telewizja niemiecka zrobiła właśnie o tym program. Ludzie byli w sądzie, bo też tam mieli właśnie takie przypadki, że użyli czegoś nie wiedząc, nieświadomie. Niestety tych spraw nie wygrali. Więc w ogóle jak ja już zobaczyłam ten film, to już ja już w ogóle byłam, ja jestem dalej, ale tak już minęło, też te najgorsze emocje minęły, no to już się tak troszkę uspokoiłam. W każdym razie ten prawnik powiedział, że nie ma szansy, żeby się z tego wykręcić. Cokolwiek byśmy nie robili,
oni, wiadomo, to, oni mają prawa autorskie do tych zdjęć i tego się nie da uniknąć. Jest teraz tylko kwestia ceny. Ten prawnik taki fajny, bo sam nam powiedział, że, znaczy nam powiedział, że jego żona, ona też sobie prowadziła kiedyś Instagrama, nie wiem czym się zajmuje jego żona, w każdym razie ona też użyła kiedyś zdjęć, które myślała, że nie należą, no tak, do nikogo, ktoś sobie tam wrzucił te zdjęcia i miała podobną sytuację, więc on pertraktował tylko wysokość kary. I mówi, żeby zawsze próbować jak najmniejszą, oni wiadomo mogą coś tam podwyższyć, no trzeba z nimi rozmawiać. No to ja poprosiłam go, czy on by nie wystosował jakiegoś listu, napisał po prostu tam do tego prawnika, ale on mówi tak, że oczywiście, że on to może zrobić, ale z drugiej strony, jeżeli ja jako prywatna osoba zwrócę się do nich bezpośrednio, no to już też inaczej troszkę wygląda. Jeżeli stać mnie na prawnika, to stać mnie na zapłacenie dużej kary. On mówi, że oni nie mogą podejść w ten sposób, bo oni nie wiedzą też, czy to jest rechtsschutz, to znaczy się ten ubezpieczenie, czy nie, po prostu. A ja użyłam tych zdjęć, to jest też takie drobne szczęście w nieszczęściu, że nie na jakiejś tam stronie typowo lodziarni, tylko na moim Facebooku. Ja otworzyłam no taką dodatkową jakby stronkę, ale Grzesiek nie ma z tym nic wspólnego. Działalność jest na niego, a ja jako prywatna osoba, a że ja nie jestem, wiecie, żoną Grześka, my jesteśmy parą od 8, 7 lat, już straciłam rachubę. No to. Ale nie jesteśmy po ślubie, więc ja tutaj odgrywam rolę pracownicy. I on mówił, żeby spróbować tym pójść i ubić cenę jak najniżej i zobaczyć, co się będzie działo, ale mówi, żeby nie uciekać od tego, bo oni nam mogą sprawę cywilną założyć, a to, że oni są w Niemczech, nie ma żadnego znaczenia, bo oni wynajmą sobie prawnika tutaj w Austrii i ten prawnik wtedy się tym zajmie. To nie jest tak, jak było kiedyś. Więc słuchajcie, to jest to. Ja z powodu tego nie mogłam spać przez dobrych kilka dni. Ja miałam takie koszmary, no bo wyobraźcie sobie, taką kwotę za po prostu dwa malutkie zdjęcia, to jakieś, i to już tak dawno temu. Ja od razu na następny dzień wszystko skasowałam. No i zadzwoniłam do nich. Zadzwoniłam do tego prawnika, zebrałam się któregoś dnia, wiecie, zrobiłam sobie taki nastrój, bo tak się bałam tej rozmowy. Ja nie wiedziałam, co to za człowiek, jak on będzie, w jakim tonem on będzie ze mną rozmawiał, jak on, wiecie, tych sytuacji jest bardzo dużo. A to jeszcze wam nie powiedziałam, jakie to jest naciąganie ludzi. Poczekaj, jak wam skacze, widzicie, mi temat normalnie mózg klasuje. Nie wiem, co wam najpierw powiedzieć. Nie, doczekajcie, to wam tutaj dokończę. Sprawa jest taka, że ten prawnik okazał się taką miłą osobą przez telefon, taki spokój. Ja trochę mu tam, no nie do końca powiedziałam prawdę. No musiałam trochę go na litość wziąć, no bo co zrobię? Skąd weźmiemy takie pieniądze za taką głupotę? No kurde, ale tak jak mówię, za głupotę się płaci, ale jakby mi przyszło, to ja chyba zapłaci tą kwotę, to chyba bym mówił, bierzcie mnie do więzienia, wsadźcie mnie i ten, no daj spokój, no to przecież chyba by nas to wykończyło. I on powiedział tak, że on porozmawia z tym fotografem i że w ciągu tygodnia, ja złożyłam swoją propozycję cenową, co mogę ewentualnie, co jestem w stanie zapłacić i nie stać mnie po prostu na więcej. I że on powiedział, że będzie rozmawiał właśnie z tym fotografem i że w ciągu tygodnia dostanę mailowo odpowiedź. Nie dostałam w ciągu tego tygodnia, dlatego też do was teraz to nagrywam, bo już nie chcę tak przeciągać, nie wiem ile to będzie trwało. Gdy dostanę odpowiedź, to wam też powiem, jak się ta sprawa skończy. Ale jest to właśnie taka nauczka. Jeżeli chcecie sobie użyć jakiekolwiek zdjęcia, to naprawdę to sprawdzajcie. Nawet jeżeli to ma być zdjęcie, nie wiem, pieczecie sobie ciasto jakieś, ale ściągnięcie i dacie ten przepis na Facebooka, ale na przykład no, nie macie fajnego zdjęcia swojego ciasta i to ciasto, nie wiem, weźmiecie to zdjęcie może od kogoś. Ja już teraz powiem wam, tak się strasznie boję takich rzeczy.
Ja wykasowałam z naszego Facebooka, tam z lodziarni, ja wykasowałam tyle wpisów, tyle zdjęć z tego strachu, wiecie, że potem się okazało, że nawet i pokasowałam wpisy ze zdjęciami, które ja i tak miałam kupione. Także ja ich nie musiałam, ale ja w tej panice, poleciałam po bandzie poważnie. Taki biedny teraz nasz ten Facebook, tam prawie nic nie ma. Tak wszystko pokasowałam, ale dostałam paniki i taka nauczka już na całe życie. Dobra, to teraz Wam jeszcze powiem, jak oni właśnie tworzą, jak oni zbierają sobie takich głupich klientów jak ja. Pranie mi się skończyło, muszę zaraz pranie wyciągnąć. Więc wygląda to tak. Jest sobie fotograf, który tworzy, powiedzmy, książkę z przepisami online, tak? Jak to postawić? Mam zawsze tą lampkę, tak to nieciekawie wygląda, ale ja sobie tutaj pomagam przy paznokciach też ostatnio. No i tworzy sobie taką książkę online. I właśnie to zdjęcie, które powiedzmy ma w tej swojej książce, jako jakiś tam przepis, to zdjęcie jest, widzicie, znowu mikrowela otwarta. Tak jak u Moni, tak jak Wam mówiłam, Monia te szafki otwiera, a u mnie zawsze ta mikrowela cholera otwarta. No bo wczoraj do wieczora też robiliśmy w kuchni, znaczy Grzegorz robił też zupy gotową, na jutro wekował do tego. No dobra, i słuchajcie, i tworzy tą książkę, i to samo zdjęcie, które tam jest użyte do jakiegoś przepisu, w tym przypadku, zobaczcie jaka głupota, przepis na hot doga, kto normalnie w książce używa przepisu na hot doga. Przecież to jest bułka, parówka, tam kawałek sałaty i cebuli. Nikt w żadnej książce normalnej z przepisami, którą byście kupili w księgarni, nie zobaczę takiego przepisu, chyba że to jest jakiś taki szczególny, wymyślony, z panierkami jakimiś, czy być może, ale normalnie nie. A oni właśnie na tym właśnie też polegają. Więc takie zdjęcia, które są najczęściej poszukiwane w internecie, oni powiedzmy wkładają, niech to będzie właśnie ta książka z przepisami. I to samo zdjęcie, które jest użyte w tej książce, powiedzmy, niech zostańmy już przy tym moim hot dogu, to samo zdjęcie jest używane na dziesiątkach stron i jest tak takie ma hashtagi, że jak ty ją wpisujesz, jak ty wpisujesz to słówko w wyszukiwarkę, to one wyskakuje zaraz na pierwszych pozycjach. I tym się, że to zdjęcie jest wolne do wykorzystania, nie ma tam specjalnych opisów, że go nie możesz wykorzystywać. I tak jak mówię, to zdjęcie jest powielane i w różnych krajach, i na różnych stronach. Znowu się zacięłam, za dużo emocji, wiecie, już się nakręcam sama. No i w każdym razie rozbudowują tą książkę w taki sposób, żeby wszystkie słowa, które najczęściej są wyszukiwane w temacie gotowania, na przykład pieczenia, wszystkie się znajdują w przepisach i są bardzo dobrze hashtagowane. Nawet jak wpiszecie sól w wyszukiwarkę, to oni w tych przepisach mają na przykład taką podgrupę. Przepisy, do których używa się małej ilości soli. Bo sól to jest to słowo, które jest bardzo często na przykład wrzucane w temat soli, na przykład wyszukiwarki, nie? Albo i na przykład ktoś, kto robi, powiedzmy, artykuł na temat soli, chce sobie, albo jakąś tam wpis sobie gdzieś na blogu robi, mówi, a dobra, sól, o tym, że sól jest niezdrowa, czy nie wiem, cokolwiek związane z solą, wyświetla mu się w Google'ach, o, jakieś tutaj zdjęcie soli, mam, dobra, biorę to zdjęcie. I już wpada w tą sieć. Na przykład zdjęcie tego mojego hot doga i zdjęcie tego tosta, ja też zauważyłam, na stronie w Rosji. Restauracja ma je na swojej stronie. Te same identyczne zdjęcia. I ja najpierw myślałam, że ten e-mail to jest jakaś podpucha, że ktoś, wiecie, mnie chce wkręcić w jakieś pieniądze, a te zdjęcia należą do tej restauracji. I z taką nadzieją właśnie. A tu się okazało, ten prawnik mi powiedział, że właśnie jest na odwrót, że prawdopodobnie to jest następny klient, który będzie złapany w sieć właśnie tego
tego fotografa i tego prawnika. On mówił, że to są całe firmy. Oni mają, oni te robociki googlowskie cały czas szperają po internecie i wyszukują, kto gdzie umieścił te zdjęcia. Od razu buch, pisze do ciebie prawnik. I to jest, i oni, ale on powiedział, że oni żyją właśnie najczęściej zastraszaniem ludzi, wiadomo, tymi dużymi kwotami, ale najczęściej żyją na tych małych kwotach. Oni idą na ilość klientów, dlatego zaproponował, żebyśmy dali dużo obniżoną cenę i zobaczymy, co się wydarzy. Bo jeżeli ja nie będę chciała tego zapłacić, no to oni muszą sprawę cywilną założyć i to się będzie ciągnęło, więc oni często wolą dostać małą kwotę, mieć problem z głowy, przelew, do widzenia, koniec sprawy, jest następna ofiara, nie? Także tak to działa. Ja tu Wam bardzo w skrócie opowiedziałam, bo ja Wam nie chcę tutaj tego tematu za bardzo rozwijać, ale ja poczytałam dużo na temat kancelarii, na temat fotografa, na temat całej tej sprawy, no po prostu to jest jeden wielki horror i nie chcę się już nakręcać, Wam tylko mówię, że tak jak powiedziałam, dokonałam przestępstwa z głupoty i chciałam Was przed tym ostrzec, jeżeli albo prowadzicie działalność, albo nawet nie ryzykujcie w prywatnych jakichś tam vlogach czy jakichś innych tam wpisach. Bo Was może to też spotkać i kosztować Was to bardzo dużo. Widziałam też taką rodzinę, która chyba ta pani prowadziła bloga właśnie. Czekajcie, czy ona vloga, czy bloga miała? Bloga chyba. I ona i właśnie przedstawiła ich przepis ze zdjęciem, tak jakby podpisując, że to jest od nich, nie? Że fajny przepis, że ona z niego skorzystała, a oni jej założyli za to sprawę, bo ona nie miała prawa wykorzystać tego. Ona się zaczęła odwoływać. Na początku za wykorzystanie, bo ona miała tam ban, ale to już było 15 lat temu, to ona wtedy dostała za te zdjęcia, które tam były użyte, bo 900 euro. Potem jak się odwoływała, przeciągało się, tylko że ona już była na miejscu, była w Niemczech, przeciągała się sprawa, przegrała sprawę w sądzie i z tych 900 euro wtedy zrobiło się jej 3600. Także trzeba wiedzieć, kiedy chyba złożyć broń i schylić głowę i tak jak ja od razu telefon, ja mówię, przepraszam, ja użyłam ten zdjęcia, ja nie wyszłam z mordą, nie kłóciłam się, nic tylko, ja mówię, moja wina, ja je wykorzystałam, bez wiedzy szefa. Chciałam mu pomóc, zrobiłam zdjęcia i no i tam parę rzeczy innych takich powiedziałam. Jejku, trzymajcie kciuki, żeby ten było. Bo jak to się źle skończy, to nawet nie będę w stanie już chyba nic nagrywać przez dłuższy czas, bo dostanę jakiejś depresji. No, także kochani, tyle odnośnie tej sprawy. Ja już dzisiaj kończę tego vloga. Która już jest, kurczę, już jest dosyć późno. Ja go jeszcze muszę szybko zmontować, bo mam robotę. Jeszcze pranie mi się wyprało, bo muszę trochę dzisiaj dom rzeczy zrobić, bo za niedługo się zacznie temat paznokci. W tym tygodniu mam jeszcze dwa terminy, takie dosyć, do których się muszę przygotować i no i później do siostry te rzeczy powywozić. No mam trochę na głowie w tym tygodniu, dlatego się stresuję znowu trochę. Czasu mało, czasu, te dni tak lecą, że to jest szok. Kochani, pozdrawiam Was serdecznie, dziękuję, że jesteście i dziękuję za prywatne wiadomości. Ściskam bardzo, 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 pozdrawiam również nowe osoby. Pa!